dostawałam pytania dotyczące różnych rodzajów wcierek, które polecam, czym one się różnią, jak w zasadzie działają. Dlatego dzisiaj chciałabym zrobić taki wielki przegląd wcierek dostępnych na polskim rynku. Pierwszym takim podstawowym podziałem wcierek będzie podział na wcierki alkoholowe i bezalkoholowe. Jest to bardzo smutne, ale wcierek bezalkoholowych jest bardzo niewiele. Dość ciężko jest je znaleźć, ale plus jest taki, że z kolei jedne z najpopularniejszych wcierek to są właśnie wcierki bezalkoholowe. No i oczywiście na pierwszym miejscu niepodzielnie króluje jantar. W jantarze nie ma alkoholu, ale za to bardzo wysoko w składzie jest chociażby glukoza, czyli składnik nawilżający. Dalej w składzie jest też kilka innych składników nawilżających, a z ekstraktów roślinnych znajdziemy całą po prostu gamę. Znajdziemy chociażby ekstrakt z bluszczu, ekstrakt z arniki i z przeróżnych innych roślin, które mają działanie takie lekko drażniące, na przykład jak właśnie ten ekstrakt z bluszczu, wpływające na skórę głowy stymulująco, w związku z czym faktycznie ta wcierka może wspomagać wzrost włosów, a przy okazji jest bardzo mała szansa, że ta wcierka wysuszy skórę głowy, wręcz przeciwnie, może ją nawilżyć, dlatego wcierkę jantar przede wszystkim poleciłabym dla osób, które mają problem z przesuszającą się skórą głowy, na tą przynajmniej pierwszą wcierkę. Później można już kombinować z jakimiś mocniejszymi alkoholowymi, ale ten jantar będzie takim czynnikiem łagodzącym. Drugą wcierką, która nie ma alkoholu w składzie, są ampułki Radikal, z tym, że ich są chyba różne wersje. To jest, są ampułki, które mają stymulować wzrost włosów i jeszcze zanim je kupicie, to koniecznie zawsze rzućcie okiem na skład tych wcierek jakichkolwiek, ponieważ wiadomo, składy mogą się zmieniać i te moje dane z tego momentu mogą być nieaktualne, dlatego zawsze rzućcie okiem, żeby się upewnić i ewentualnie dajcie mi znać, jeżeli coś się rozmija z tym, co ja mówię. Uważajcie na produkty tej samej firmy, które wyglądają podobnie i możecie myśleć, że to jest to samo, a nie jest. I tak jest w przypadku serii Radikal, ampułek i takiej jakby mgiełki jakiegoś płynu wzmacniającego, coś w tym stylu, w dużym opakowaniu. To w dużym opakowaniu ma alkohol i to tak już bardzo, bardzo wysoko, czyli ten alkohol jest po prostu tym rozpuszczalnikiem w tej formulacji, a w ampułkach jest glikol propylenowy, który tutaj jest właśnie tym rozpuszczalnikiem, tą bazą dla wszystkich tych ekstraktów zawartych w ampułce. Dlatego zawsze uważajcie i niekoniecznie jest tak, że jeżeli to wygląda podobnie do tego opakowania, to jest to to samo. Z kolei czasem tak nie jest, bo na przykład przy Farmonie i rzepie w takiej większej butelce z takim jakby dozownikiem dłuższym jest praktycznie ten sam skład, co w ampułkach Joanna Rzepa, dlatego tutaj też czasem są wyjątki, czasem jest tak, czasem inaczej. Po prostu grunto sprawdzić przed zakupem, co tam w środku jest i ewentualnie po prostu czegoś takiego nie kupować, jeżeli na przykład nie chcecie właśnie wcierki z alkoholem. I dodam, że duży Radikal ma o wiele gorszy skład niż ampułki i oczywiście w cenie to też się różni, ale po prostu myślę, że nie warto jest inwestować w taką dużą wcierkę, bo i tak długo będziecie to zużywać. To jest praktycznie sam alkohol. To jest tak jak woda brzozowa troszeczkę, czyli praktycznie sam alkohol i troszeczkę ekstraktu brzozowego. Do wcierek bezalkoholowych zaliczać się będzie także wcierka Farmona Saponix. Dalej mamy w składzie skrzyp, arnikę, szałwię, rozmaryn, czyli bardzo fajne ekstrakty. Dlatego ta wcierka Saponix też wydaje się przyjazna dla osób, które mają wrażliwą skórę głowy i które nie tolerują wcierek alkoholowych. To już tak wymieniając bezalkoholowe wcierki. Jantar, Radikal w ampułkach, kompleks stymulujący wzrost włosów, Saponix i to by wychodziło, że tyle. Alkohol w dalszym miejscu w składzie jest chociażby w Elfa Farmie, a wreszcie zazwyczaj jest na drugim lub trzecim miejscu, czyli już jest tym głównym rozpuszczalnikiem. Jeżeli znacie jeszcze jakieś bezalkoholowe wcierki lub też z alkoholem na dalszych miejscach, to dajcie znać. Jeżeli alkohol jest pod sam koniec składu, to wtedy jest użyty w roli konserwantu, dlatego to też jest liczone wtedy jako wcierka praktycznie bezalkoholowa, ponieważ nawet w niektórych szamponach mamy alkohol. Ciekawą wcierką wydaje się też wcierka Elfa Farm, ponieważ w niej alkohol jest troszeczkę dalej w składzie. I w składzie mamy też ekstrakt z pokrzywy, mamy też ekstrakt z łubinu. Jakie właśnie są te ekstrakty roślinne, które często są wrzucane do składów takich wcierek? No więc przede wszystkim są to ekstrakty z pokrzywy, właśnie ze skrzypu. Często jest też dodawany ekstrakt z papryki, coś co zawiera kapsaicynę. Na przykład są takie ampułki z placentą Placo. Są też ampułki placent, w których również znajdziecie kapsaicynę, która ma
za zadanie drażnić skórę w zasadzie, bo te wszystkie ekstrakty roślinne, które mają wpływać na wzrost, one w zasadzie mają za zadanie drażnić lekko skórę głowy i w związku z czym pobudzać krążenie. I to pobudzone krążenie ma budzić jakby do życia te mieszki włosowe, z których szybciej będą wyrastały Wam włosy, ponieważ nic nie zwiększy liczby mieszków włosowych oprócz przeszczepu włosów, ale tego chyba raczej nie robicie, więc o co nam chodzi? Głównie o to, żeby pobudzić te mieszki, które już są po prostu do lepszej pracy i do szybszego wypuszczania tych włosów z siebie. W olejku Green Pharmacy łopianowym z papryką też właśnie jest kapsaicyna w składzie. Mamy jeszcze takie ampułki Seboradin. Są różne wersje. Seboradin Forte, Seboradin taki fioletowy. W Seboradinie Forte dorzucona jest kapsaicyna, a w Seboradinie zwykłym nie ma tej kapsaicyny. W Seboradinie zwykłym mamy też dorzucony ekstrakt z drzewa herbacianego, olejek z drzewa herbacianego, znany także pod nazwą Manuka. Jeżeli korzystałyście na przykład z serii Ziaja Manuka, to właśnie jest drzewo herbaciane i to jest właśnie ten charakterystyczny zapach. I ja go bardzo lubię, dlatego właśnie lubię też wcierki z tymże składnikiem, ponieważ ich zapach jest bardzo przyjemny, taki świeży, naprawdę odświeżający. Jeżeli szukacie czegoś bardzo mocno alkoholowego, jest taka wcierka produkowana przez Herbapol Kraków, która nazywa się Capitavit. Capitavit to jest taki mega stężony ekstrakt z ziół i na drugim i trzecim miejscu są w ogóle dwa rodzaje alkoholu. Jest zwykły alkohol etylowy i alkohol izopropylowy, czyli jest to naprawdę mocna wcierka, która mi bardzo przypadła do gustu. Dalej w składzie mamy ekstrakt z nagietka, z tataraku, z łopianu i z pokrzywy. Używając tej wcierki czuć, że faktycznie jest to ekstrakt z tych ziół. I najlepsze jest to, że oczywiście w sklepach zielarskich możecie same dostać suszony korzeń łopianu albo suszony tatarak. To mam w domu i często właśnie też z tego korzystam, jeżeli chodzi o płukanki. To jest naprawdę fajne do płukanek, tylko trzeba dobrze przecedzić później. Te zioła są w cenie 3-4 zł za taką saszetkę, która wystarcza na bardzo długo, więc można spokojnie samemu zrobić wcierkę, opierając się właśnie na składnikach z tych wcierek dostępnych w sprzedaży. Można wcierać wodę brzozową, jeżeli lubicie jakby ten klimat, że brzoza i tak dalej. O, to brzmi źle. Dobra, jeżeli myślicie, że to działa na waszą skórę głowy, a nie lubicie tego jakby zapachu gorzelni z wody brzozowej, to możecie kupić wodę brzozową, tylko uwaga, niesłodzoną. Są takie niesłodzone, one nie są zbyt smaczne do picia, ale przynajmniej mi one nie smakują za bardzo, bo są takie kwaśne dość, ale do włosów są fantastyczne i to w formie płukanki. Wystarczy odrobinę dolać do wody i tym wypłukać włosy i nie spłukiwać tego. Dlatego jest co robić, jakby można kombinować i można znaleźć, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Proponowałabym zacząć od tych łagodniejszych. Jeżeli dopiero zaczynacie i w zasadzie nie wiecie co robić, to też te wcierki bezalkoholowe będą lepsze, ponieważ nie ma ryzyka, że jeżeli polecą Wam na całe włosy, to włosy staną się przesuszone, bo to jest kluczowa sprawa, nie nakładanie wcierki dalej niż tylko na skórę głowy. Chyba że jest to taki jantar na przykład, z którego można zrobić nawet mgiełkę. I uwaga, mgiełka jantar, nie wcierka, mgiełka jantar zawiera alkohol. I to jest dla mnie tak po prostu, gdzie jest sens, gdzie logika po prostu. Wcierka jest bez alkoholu, to dobra, no fajnie, super. A mgiełka, która sugeruje, żeby pryskać tym po całych włosach, ma alkohol. No dla mnie to jest nielogiczne, ale dobra. Jest też do dostania olej drzewa herbacianego oczywiście. Chociażby ja mam taki z The Body Shop, on jest bardzo tani. Nie pamiętam ile kosztuje, ale jest bardzo tani w takim malutkim opakowaniu. Jest dosłownie go bardzo mało i to jest rozwodnione w alkoholu ten właśnie olej z drzewa herbacianego. I można to spokojnie zmieszać chociażby po prostu z wodą albo nawet z wywarem naparem z pokrzywy i w ten sposób stworzyć taką własną wcierkę. Tylko uwaga, jeżeli robicie wcierki samemu, to zawsze zwracajcie uwagę, żeby je albo szybko zużyć, albo je jakoś zakonserwować chociażby tym alkoholem i kontrolować, czy to nic tam nie gnije, nie pleśnieje, bo te sprzedawane komercyjnie wiadomo, że są tam dodane konserwanty, które przeciwdziałają takim właśnie obrotom sprawy, że coś tam spleśnieje albo się zepsuje. Więc życzę Wam wszystkiego najlepszego w wyborze wcierki dla siebie. Jeszcze oczywiście tutaj powstaje wpis właśnie na bloga na ten temat, żeby każdy mógł jeszcze sobie spokojnie to przeczytać i wtedy trochę się zastanowić, która tam najbardziej mu pasuje i które są warte wypróbowania.
I jeszcze powiem, nie zniechęcajcie się, jeżeli jedna wcierka na was źle podziała lub też nawet was podrażni, to jest znak wtedy, żeby wybrać coś łagodniejszego. A jeżeli nie podziała, to znaczy, że albo być może za krótko po prostu stosowałyście dany produkt, ponieważ wcierka dopiero też widać efekty po jakimś czasie, bo też z tych mieszków włosowych włosy muszą wyrosnąć, więc jak wyrosną, to zanim je zauważycie, to na przykład może już minąć trochę czasu od stosowania wcierki, jakby taki opóźniony zapłon, o. Więc zawsze też bierzcie to pod uwagę, że niekoniecznie efekt musicie widzieć od razu, chociaż możecie czuć na przykład lekkie mrowienie skóry głowy i to trochę działa na psychikę, bo wtedy macie wrażenie, że te włosy zaczynają rosnąć, ale niekoniecznie to tak musi być. Jeżeli podobał wam się ten film, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam też was do podzielenia się swoimi doświadczeniami z wcierkami i do zadawania pytań może jeszcze o wcierki, ponieważ mogłabym zrobić też taką serię troszeczkę o wcierkach, gdzie możecie tutaj komentować, możecie wysyłać mi maile, prywatne wiadomości na Instagramie, na Facebooku, także wszędzie. Czekam też na wszystkie pytania i sugestie dotyczące następnych filmów, ponieważ dajecie mi ich bardzo dużo i ja się z tego niezmiernie cieszę. Mam już tematów na filmy chyba do końca świata, ale mimo wszystko, jeżeli wydacie mi jakąś propozycję, to ona wtedy wskakuje oczywiście wyżej na mojej liście i wtedy robię wcześniej ten film i wtedy wy macie odpowiedź na swoje pytanie i ja robię filmy, które wam się podobają, czyli w zasadzie to, o co mi chodzi. Dobra, także tyle na dzisiaj i powodzenia w stosowaniu wcierek jeszcze raz. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie.